Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Holwek, Jerzy Szczerbakow, Prom Kultury Saska Kępa i Fundacja Eurojazz. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, zanim zaprosimy naszych gości dzisiaj na scenę, to tradycyjnie już zapraszamy na kolejne wydarzenie, na MIT, na spotkanie 1 marca. Gościem Jerzego będzie wspaniała, cudowna, młoda, znaczy, zdolna. Musisz bardzo ostrożnie mówić, bo jest z nami. Bo jest z nami. A to nie, no to wręcz przeciwnie. Cudowna, wspaniała, piękna, młoda i zdolna Katarzyna Kasia Pietrzko. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Znaczy, dużo ważnych epitetów Agnieszka użyła, a do tego bardzo inteligentna, więc ja się będę musiał wznieść na wyżyny w tej rozmowie. Proszę Państwa, natomiast ja jestem wzruszona, myślę, że Jerzy też. Chyba na żadnego artystę nie czekaliśmy tak długo, prawda Jerzy, jak na dzisiejszego gościa. Chyba właściwie 2 lata. Najpierw była pandemia i nie mogliśmy zrobić koncertu. Teraz też. Później znowu była pandemia i drugi raz nie mogliśmy, bo 2 razy by już było. To jest trzecie podejście. Tak, to jest trzecie podejście. No nie ukrywamy, że też sytuacja na Ukrainie była i która jest skomplikowana, też nie powodowała wcale takiego poczucia pewności, że ten koncert się odbędzie bez problemu, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że dzisiejszy gość do nas dotarł, cały i zdrowy, i że dzisiaj zagra dla nas tutaj. To rzeczywiście historia obecności dzisiejszego koncertu jest dość długa. Nie będziemy się nad tym rozwodzić. Bardzo się cieszymy i myślę, że również wyrazem wsparcia nie tylko muzycznego, ale takiego ogólnoludzkiego jest to, że Państwo są dzisiaj tak licznie w Promie Kultury Saska Kępa. To już nie przedłużając. Wybitny ukraiński muzyk, kompozytor, organizator, promotor jazzu na Ukrainie, zaprosił do swojego zespołu polskich muzyków na perkusji Adam Zagórski, 2 wspaniałych gitarzystów, Rafał Sarnecki, nie wiem jak oni będą stali, ale Rafał Sarnecki i Marek Kądziela. I szanowni Państwo, wielkie brawa. Igor Zakus. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mam możliwość dzisiaj być tutaj, grać dla Was z moimi kolegami. Bardzo dziękuję Jerzy. On już na pewno mówił, że na pewno raz trzeci planujemy ten koncert i zawsze coś nie daje to zrobić. To pandemia, teraz rosyjska pandemia. Nie zmogła tego zrobić, bo ja jestem tutaj i jest naprawdę bardzo szczęśliwy. Dzisiaj jest cudowny dzień temu, że udało mi się to zrobić, bo ostatnie dni naprawdę nie wiedział, czy zmogę, bo wszyscy mówili, że będą bombić Kijów. Tam moja rodzina, dzieci, onuki i taki był rozgubiony. Dzisiaj jest dobra nowość, że jest szansa, że starszy brat zabiorę swoje wojska i już pójdę do domu. To jest dla mnie to jest po prostu największe szczęście i bardzo cieszę się tym, że w tej sytuacji Polska jest razem z nami, że wspiera, i to jest dla mnie bardzo ważliwe. I jest też bardzo ważliwe te, że mam dużo dobre wsparcie na scenie. Zobaczcie, jakie chłopaki stoją ze mną. Jest szczęśliwy z nimi zagrać. Będziemy grać dzisiaj dla Was moją muzykę. I to jest osobliwy dla mnie koncert jeszcze tym, że nigdy nie grał w 2 gitary. I to jest taki osobliwy sound, osobliwej muzycy, i mam nadzieję, że wszystko się uda. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, życzę dobrego czasu, życzę wszystkim dużo zdrowia,
żeby tam pandemia i ta, że jest zaraz, i ta rosyjska, żeby odeszli na zawsze, żeby my byli zdrowi, szczęśliwi i spokojni. Dziękuję.
Dziękujemy. Ten utwór ma w nazwę Zakus was here. Zakus naprawdę był i jest dzisiaj tutaj, bardzo szczęśliwy od tego. Następny utwór ma nazwę Waiting for Miracle. Thank you.
Rafał Sernecki, Marek Kądziela, Adam Zagórski. Jeszcze zagramy jeden mój utwór, ma nazwę Soul. Nie pomyślałem. Przepraszam. Jestem basista. Ale ty pomyślał. Soul. Thank you.
Rafał Czarnecki. Marek Angelia. Adam Zagórski. Zaraz zagramy bardzo sumne balady. Jesteśmy dorosli i kiedy stajemy starsze, przychodzi czas, kiedy musimy stracać bliskich i o takich bliskich ten utwór dla mamy.
Marek Kądziela, Rafał Sarnecki, Adam Zagórski. Naprawdę to w tym programie gramy moje utwory z różnych płyt. Mam ich aż 7. Coś dzisiaj przywiózł ze sobą. Jak Państwo będą ciekawe, to zapraszam. Graję tam na ostatniej płycie, gra więcej jak 7 polskich, znanych polskich muzyków. Bardzo komunikuję, na pewno najwięcej u mnie to wychodzi z polskimi muzykami, bo mam korzenie po babci. Moja babcia była taką prawdziwą Polką i jeszcze kiedy był mały, tego nie rozumiał, czemu ona moli się po polsku i nigdy tego nie uczyła mnie, ale kiedy stał starszy, jakiś gen tam już nie spi i już coś robi. I bardzo temu się cieszę, naprawdę. Zaraz zagramy utwór, jaki ma nazwę Return, z jednej z płyt. Return. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Następny utwór ma nazwę Kolesanka. My z Markiem bardzo dobrze wiemy, co to jest dzieci i jak oni rosną, i jak oni zasypają i nie chcą spać. Temu nasza kolesanka, ona taka będzie bardzo różna kolesanka. Thank you.
Zasnęli. Marek Andziele, Rafał Sarnecki, Adam Zagórski. Jeszcze jeden utwór z innego mojego albumu, nazywa się Bass Song. Chociaż będą grać gitarzysty też, nie tylko bas. Nie chcę. I tak za dużo. Thank you.
Następny utwór ma nazwę Happy Instant. To jest piosenka o takich uczuciach, jak odczuwam dzisiaj, i życzę wszystkim, żeby w naszym życiu było więcej Happy Instant. Happy Instant.
Marek Kandzela, Rafał Sarnecki, Adam Zagórski, Igor Zakus. Dziękujemy Jerzy, dziękujemy Prom Kultury, dziękujemy Warszawa, dziękujemy Poland. Bardzo dziękujemy. Z wielką przyjemnością zagramy dla was, bo mają co i mieliśmy nadzieję, że zechcecie. Jest to symboliczna piesa, ona symbolizuje bardzo dobre uczucie, kiedy jest komfortnie, kiedy jest wszyscy zdrowi, wszystko jest dobrze, jest pieniądze, jest coś jeść, jest co wypić, jest z kim grać, jest co słuchać. I kiedy w ogóle jest dobre, normalne sąsiady. O tym ta piosenka. Thank you.
Rafał Sarnecki, Marek Kandzielia, Adam Zagórski, Igor Zakus, Jerzy Szczerbakow, Prom Kultury. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ja generalnie dla Państwa mam bardzo dobrą wiadomość, bo to, że amatandyna nie działa, to Państwo wiedzą, ale ja mam antywirus, bardzo skuteczny antywirus. To jest tytuł ostatniej płyty Igora. Powstała właśnie ze względu na pandemię. No, gdyby nie pandemia, to Igor nie siedziałby w domu. Jakby nie siedział w domu, to by się nie nudził. Jakby się nie nudził, to by nie napisał tego materiału i nie nagrał. Jak sam powiedział, tu jest wielu polskich znakomitych muzyków, ale również przede wszystkim jest Igor Zakus. Można wziąć, kupić u Igora jedną z jego płyt, bo nie tylko antywirus ma, jeszcze ma chyba Return, ma chyba i Zakus Łoski i tak dalej. Zachęcam Państwa i oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby płytę podpisać, bo płyta podpisana gra... Kocham Państwa. W imieniu Agnieszki Holwek, swoim własnym, dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy 1 marca na... starcie wagi super ciężkiej, piękna, inteligentna, zdolna, młoda kontra ja. Słabo to widzę, dziękuję bardzo.